Magiczne przesłanie od wróżek na ten tydzień, od poniedziałku do niedzieli. Zapraszam serdecznie Państwa. Zobaczmy, co powiedzą dzisiaj nam anioły. W ten ciężki czas, pełen niepokoju, pełen turbulencji, pełen bólu, agresji, lęku. Zobaczmy, co przemówią dziś anioły do nas. Jaką radę i wskazówkę mają dla nas. Magiczne przesłanie od wróżek to talia kart dr Doreen Virtue. I tę kartę właśnie dzisiaj wyciągnęłam dla Państwa. Karta ta to anioł w pięknej szafirowej atmosferze. Anioł pełen barwy zielonej, być może nadzieja. Piękna przyroda, ogród otacza tego anioła, jednakże ten anioł patrzy w górę. Ma jakby jakiś cel, do którego chce dążyć. Jakiś wyższy cel. Karta ta nazywa się Najlepszy czas. To dobry czas dla Ciebie, by ruszyć naprzód. Czyli by wspiąć się być może po jakiś cel rzeczywiście, który macie w zasięgu ręki. Zobaczmy, co pisze o tym autorka w swojej książeczce. Najlepszy czas to dobry czas dla Ciebie, by ruszyć naprzód. Jeśli zastanawiasz się, kiedy spełnią się Twoje pragnienia lub kiedy jest najlepszy czas na zmianę, odpowiedź brzmi teraz. Energia Wszechświata idealnie się zestroiła z Twoją, otwierając przed Tobą drzwi, przez które możesz łatwo przejść. W tym momencie swojego życia będziesz odnosić same sukcesy, a wszystko, czego się dotkniesz, zamieni się w złoto. Wykorzystaj ten boski czas i działaj. Wszelkie dodatkowe przygotowania stanowią w tej chwili niepotrzebną zwłokę. Rób jedną rzecz naraz i ruszaj naprzód. Już dzisiaj. Dodatkowe znaczenie tej karty. Twoje pozytywne myśli i afirmacje działają, więc stosuj je nadal. Nie zwlekaj, działaj. Podejmuj stanowczą decyzję. Zaufaj swojej intuicji. Ona podpowie Ci, kiedy czas będzie odpowiedni dla sprawy, o którą pytasz. Miej wiarę. Twoje modlitwy zostaną wkrótce wysłuchane. Wykorzystaj wolny czas na dążenie do swoich celów. Kochani, taka właśnie karta dzisiaj została przeze mnie wylosowana. Czyli dążyjcie do swoich celów, nie blokujcie się, nie hamujcie. I to, co sobie wymyśliliście, jest dobre, wręcz wspaniałe. Wręcz przyniesie Ci jakiś sukces. Zobaczmy jeszcze anielskie klucze. Zobaczmy, co te
anielskie klucze nam dzisiaj przekażą. Pierwszy klucz. Proś, a będzie Ci dane. Czyli proś, afirmuj. Niezależnie, czy prosisz Boga, czy Wszechświat, czy Anioła Stróża, Archaniołów, czy opatrzność właśnie Bożą, niezależnie, co prosisz, w co wierzysz, proś, a będzie Ci dane. Jesteś urodzony pod szczęśliwą gwiazdą. Czyli wierz w swoje szczęście i podążaj za tą szczęśliwą gwiazdą. Wierz, że jesteś dzieckiem szczęścia i wykorzystaj to teraz w działaniu, w załatwianiu swoich spraw, w dążeniu do swoich celów. Bądź kreatywny. Czyli jeśli masz jakieś pomysły, to bądź w tych pomysłach kreatywny. Nie lękaj się, że coś nie wyjdzie. Takie karty i klucze anielskie dzisiaj wylosowałam. Czyli teraz jest najlepszy czas na działanie i na bycie kreatywnym. Także na to, by uwierzyć, że jesteś dzieckiem szczęścia, że jesteś urodzony pod szczęśliwą gwiazdą i by wykorzystać tą dobrą pasę. Również należy prosić Boga, aniołów, archaniołów, Wszechświat, opatrzność Bożą o wsparcie, o pomoc, o prowadzenie. Weź się te wskazówki do serca i działajcie. Jest teraz najlepszy na to czas. Życzę Wam pięknego tygodnia. Spokojnego, pomimo tych niespokojnych czasów. I do usłyszenia już wkrótce.